W tym roku otworzono nową kategorię, czyli zdjęcia, natomiast wiele przesłanych prac było tworzonych za pomocą grafiki komputerowej czy miały formę rzeźb. Przez to, że jest podział na kategorie wiekowe, no to my jako jury zawsze patrzymy, jakie możliwości ma uczestnik na tym etapie, tak? Czy jest w stanie taką pracę zrobić, albo na jakim ona jest poziomie, na przykład jeżeli ktoś ma 6 lat, a ktoś ma 19, tak? Także te kategorie wiekowe po prostu pomagają przy ocenie jury. Chociaż jury miało w tym roku bardzo, bardzo trudne zadanie, bo myślę, że poziom prac jest wyższy niż w zeszłym roku. Zwyciężczyni konkursu, by odebrać nagrody, przyjechała aż z Zamościa. Chodzę na takie koło plastyczne i tam mam taką nauczycielkę, która się nazywa pani Maria Śliczniak i się interesuje takimi konkursami i zawsze nam jakieś nagrody. No, wysyłamy pracę często. Chciałam zrobić takiego kota starodawnego i tu jest właśnie ta lampa naftowa i jakieś gruszki. W konkursie wyróżniono również legniczan, którzy na pracach przedstawili najczęściej swoich pupili. Sugerowałam się postacią kota z mojego domu, ponieważ mam ogółem 4 koty i bardzo kocham te zwierzęta i wszystkie są akurat szare i tak się zainspirowałam i jakoś tak wyszło. Mam 2 koty, bardzo dużo się z nimi bawię, spędzam bardzo dużo czasu. Bawię się różnymi zabawkami z nimi. Wystawa stała się już małą tradycją legnickiej uczelni. Do miłośników kotów można zresztą zaliczyć także przedstawicieli Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju PWSZ imienia Witelona. Jestem bardzo zadowolony, że to ponad 1300 prac i rzeczywiście ten poziom artystyczny jest coraz wyższy, można powiedzieć, co roku. Popieramy jak najbardziej tą akcję, którą Liceum Akademickie zainaugurowało 3 lata temu. Prace do Legnicy przysłano aż ze 112 miejscowości z całej Polski. Na pokonkursowej wystawie znajduje się ich 337. Można je podziwiać w salach konferencyjno-widowiskowych PWSZ.